Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć wąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do Meta. Tym razem, jak zazwyczaj na odcinku brudnowskim, zaczynamy sobie od brudna. Ale po kolei, żeby pójść, czyli od największej stacji do najmniejszej stacji, zaczniemy sobie od Jakuba Sykuta, który może nie jest koniecznie pod tą stacją metra, ale kogoś tam złapał i zobaczymy, a po kogo tutaj posłuchamy opinii mieszkańca tych rejonów. Serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy budowie stacji metra przy Konradowicza. Jest ze mną mieszkaniec Brudna, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze pytanie mam do Ciebie, jak Ci się żyje podczas budowania stacji metra? Jak Ci się funkcjonuje tutaj? Ciężko jest, nie ukrywam. No głównie to utrudnienia komunikacyjne, no bo cała Konradowicza jest wyjęte z użytkowania praktycznie. A jak jeśli chodzi o hałas? Nieodczuwalny dla mnie, ale ja ogólnie jako młody człowiek raczej nie mam takich problemów. Czy po wybudowaniu stacji będziesz korzystał z metra, czy raczej wybierzesz inny środek transportu? Na pewno, jeżeli będę jeszcze tam pracował, gdzie pracuję, to mam jedną stację, jak otworzą zaciszę. No i do centrum, wiadomo, to bardzo skróci dystans, no teraz bez samochodu na Brudnie nie ma życia. Jak chce się pojechać do centrum, no to godzina drogi. To prawda, czyli utrudnienia, jeśli chodzi o korki, są naprawdę widoczne. Korki były zawsze. Odkąd żyję na Brudnie, czyli 21 lat, czyli odkąd się urodziłem. Jedynym takim utrudnieniem dużym w związku z budową metra to jest to, że zamknęli Wincentego, co dużo mocno wpływa na komunikację w regionie. No i wynastawiali progów zwalniających w całej okolicy, więc też się ciężej jeździ. Okej, rozumiem. Utrudnienia najwidoczniej są, tak jak mówi tutaj mieszkaniec. I mam do Ciebie pytanie, dlatego że jesteśmy chwilę po dniu otwartym. Czy byłeś na dniu otwartym? Nie byłem, nie starczyło mi czasu, ale z tego co widziałem z okna, to bardzo wiele osób było. Podobno stało się aż 2 godziny w kolejce. Nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć. Ale kolejka była naprawdę długa. To wszystko ode mnie, to wszystko od nas. Był z nami mieszkaniec Brudna z miejsca wydarzeń. Jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, a konkretnie tutaj mogliśmy posłuchać parę ciekawostek od mieszkańców, jak oni oceniają budowę tej metra w ich okolicy. To była stacja Konradowicza, czyli tam, gdzie był ostatnio dzień otwarty akurat. Ale wracając na stację C21 Brudno, parę ciekawostek na temat stacji. Po pierwsze, możecie zobaczyć, jak wygląda z powietrza i w niektórych miejscach możemy zobaczyć, że powoli tam jest przygotowanie do odtwarzania ulicy. Od razu mówię, to jest powoli i takie tam w niektórych miejscach coś można już znaleźć. Po prostu to jest dlatego, iż zasypka płyty stropowej to jest już około 48%. Także naprawdę tutaj im niżej to idzie. Jest jeszcze dużo tutaj pada takich otworów technologicznych, których faktycznie nie będzie, gdzie właśnie z drona pewnie będziecie mogli za chwilę zobaczyć, jak tam to wygląda na poziomie minus 1 i minus 2 w niektórych miejscach. Także jest to dosyć ciekawe. No i tak, parę ciekawostek na temat budowy, jak to wygląda na dole, bo z góry to wy widzicie. Jest tam wszystkie wyjścia? Są. Windy? Są. Jest jedna winda na środku ulicy będzie, to możecie ją tam zobaczyć w tym momencie, lub teraz nawet może ją puściłem. No i ogólnie parę tutaj elementów, jakie się znajdują. To tak, po pierwsze, montaż tras kablowych w pomieszczeniach pod stacji to jest już 100%, także taka ciekawostka. Instalacja oświetlenia na terenie całej stacji to już jest 27%. Montaż tras kablowych, no i tutaj w poszczególnych pomieszczeniach. Na komorze rozjazdowej to jest 95%, czyli naprawdę już jest zaawansowane i właściwie prawie skończone. W części peronowej 40%, pod peronem 25%. Wykop ogólnie na terenie stacji C21, włącznie z częścią torów odstawczych i ogólnie z całością, jest właściwie zakończony w 100%. Jedyne tam jedno miejsce to jest wykop tutaj właśnie tam przy torach odstawczych, to jest 99%, nie 100%. Także tutaj tak to wygląda. Co do słupów docelowych, czyli te, które będziemy mogli się o nich opierać, a one faktycznie też opierają i wspomagają całą stację, żeby się trzymało to, co jest na górze, jakieś tam waje i inne rzeczy, to tutaj wygląda następująca sytuacja, dosyć jest podobnie na poziomie minus 1, minus 2, bo tam na jednym i drugim poziomie jest 74% zebrane. Ciekawe, czemu jedno i drugie jest na nas zebrane, co nie? Może te słupy przechodzą przez całą stację? Nie. No i tak jak mówiłem, zasypka płyty stopowej to jest 48%. I teraz ciekawostki jeszcze tutaj z pomieszczenia
pokoju 200, który mogliśmy widzieć na Kondratowicza, czyli to, które zasila całą stację, tutaj właśnie C21 będzie zasilać stację Kondratowicza z boku. No i tutaj właśnie możemy zobaczyć, iż zasilanie urządzeń transportu pionowego i poziomego jest w trakcie wykonywania. No i tak to wygląda w tym miejscu. No trochę tego jest, tak, tutaj to wszystko się pojawia, windy niektóre już faktycznie widzimy, że są na miejscach. Schody ruchome jeszcze po części, niektóre są na powierzchni, niektóre są na dole, niektóre są już wstawione. Także tam w zależności od tego miejsca, gdzie się patrzy. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o stację C21 Brudno. No tak, tutaj nie mam żadnych chodników ruchomych, jakby ktoś był ciekawy. To tylko na stacji C20. Także mniej więcej widzicie, jeszcze sprawdzę, czy coś tutaj mam do powiedzenia. A tak, jest jeszcze, przedszkole. Tam jest dobra sytuacja. Budynek już, większość kubatury tego budynku jest chyba gotowa, skończona. Tutaj nie mam tego w tych informacjach chyba. Albo się mylę, nie wiem, gdzieś może to jest schowane. Mniejsza z tym, ważne jest to, iż faktycznie on powstaje całkiem nieźle. Zaawansowanie. No i ładnie wygląda, tak? Nie wiem, jak tam te dzieci się uczą i podczas tych prac budowlanych. No to może być trochę gorsze. No ale ważne, że będą mieli nowy budynek i wszystko będzie o wiele lepiej. Nie będzie się trzeba gnieździć, jak to czasami w niektórych miejscach jest. Wiem coś na ten temat, niestety. Także tak to wygląda. No i mniej więcej obejrzeliśmy sobie całą stację. To teraz lecimy na stację C20. O stacji C20 macie tutaj link do karty w opisie. No i do wkładać też macie. Poprzedniego filmu, którym zwiedzaliśmy sobie stację metra, jak wygląda na poziomie minus 1, minus 2 i nad powierzchnią, czyli z drona. Tam był cały film wykonany, bo to było z okazji Dnia Otwartego, ale w dużym skrócie, w ciekawostce, Cykut nam też powie. Za mną, jak widzicie, powstaje ulica Kondratowicza. Jak widzicie, na ten moment, czyli 20 września 2021 roku, wszystkie pozostałości, barierki pod nią otwartym zostały zebrane. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Cykut. No i tutaj z moim krótkim podsumowaniem stacji jeszcze powiem z ciekawostek, z takich informacji ciekawszych, to konstrukcje stalowe szybów wind na tej stacji zostały zrobione już w 33%, ale wracamy jeszcze o jedno miejsce wcześniej, czyli do wentylatorni szlakowej V21. Tam też się coś dzieje, mamy parę zdjęć, więc w dużym skrócie, co tutaj się zmieniło od ostatniego czasu, a konkretnie co się dzieje na dole, czego nie widać, bo na górze to widzimy budynek. Swoją drogą, wentylatorny to jest jeden z tych obiektów, który w przyszłości będzie bardzo mało użytkowany przez faktycznie nawet obsługę metra, w sensie rzadko kto tam przychodzi, ale w dużym skrócie, roboty murowe 78%, tynkarskie 29%, malarskie 14%, łączniki tunelowe, właściwie jeden łącznik tunelowy, który jest pomiędzy tunelami w tym miejscu, nawet tej wysokości, później będzie można zobaczyć w tym miejscu w teorii drugi pociąg. To jest 100% już zrobione. No i trasy kablowe 50%, a oświetlenie, no tam trochę może być ciemno, gdybyśmy wyłączyli oświetlenie podczas budowy, bo jest tylko 5% oświetlenia już faktycznego końcowego. Także tak to wygląda i przechodzimy teraz do kolejnej wentylatorni po trasie, bo pominęliśmy C20 i to jest wentylatornia V20. Z nich będzie wyrzucone powietrze. Jakby ktoś się zastanawiał, co może dobić wentylatornia. No i tutaj co mamy? Mamy też zasypkę góry. To co widzimy, że już faktycznie nie widać góry. To jest 95%. Urowanie ścian 90%. Tynkowanie ścian 90%. Malowanie 35%. Montaż drzwi 55%. Nie pytajcie mnie, raz był na jednej stacji, pamiętam. Montaż drzwi 1%, się zastanawialiśmy właśnie, czy tam może jest po prostu w części te drzwi ułożone, czy wiecie, w półframugi. No tak czy siak, są takie dosyć ciekawe tej ciekawostki. Łączniki tunelowe, tu są dwa łączniki tunelowe, to jest 95%, czyli tu jeszcze nie jest to skończone. Okładzina akustyczna, czyli to dzięki czemu później nie będziemy czuć i słyszeć, że tam jedzie ten metro. To tutaj jest 95% już zrobione. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o jeszcze konstrukcje kablowe, to macie 48% zrobione, a instalacja oświetleniowa podstawowa to na poziomie minus 1 to jest 15%. Tu jest jakoś tak bardziej to wyszczególnione. Także mniej więcej wiecie, jak wygląda sytuacja na wentylatorni V20. V19 jest przed nami, ale zanim dojdziemy do V20, mamy jeszcze stację C19 Zacisze. I tam się trochę pozmieniało, bo widzimy już w jednym miejscu, jak wygląda, będzie wyglądać ulica po przebudowie. W sensie w dużym skrócie. No ta ulica będzie wyglądać tak samo jak przed przebudową.
Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie wydłużenie tej ulicy, bo to nie będzie niestety jednocześnie z metrem, to wiem na złą nowinę, ale faktycznie dobrze, że to już powstaje szybciej w tym miejscu, bo tu jest duży ruch pieszy, ciąg pieszy tutaj jest utrzymany i dojazd samochodem też byłby prostszy, gdyby tutaj to otworzyli. Ja będę zadowolony, jak to otworzą, będę mieć gdzie łatwiej startować dronem, więc może już niedługo się doczekam, kto wie. Tak czy siak, jak wygląda budowa na stacji, mniej więcej? No i tak, widzimy ewidentnie na zdjęciach, widzicie, że już większość stacji jest zasypana. Bo korpus stacji jest zasypany już w 91%. Te 9%, które zostało, to pewnie są te dwa otwory, przez które będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda jeszcze na dole. I one mogą pozostać na jakiś czas, bo dzięki temu mogę podglądać, co tam się dzieje na stacji. Ale tak, co się dzieje właśnie na stacji? Na poziomie minus 2 mamy już 100% zebranych słupów. Na poziomie minus 1 mamy 92% zebranych słupów. Z kolei płyta peronowa, czyli tam, gdzie faktycznie będziemy wsiadać do pociągu i będziemy na przykład słyszeć komunikat stacja zaciszy, drzwi otwierają się z lewej strony. Jest już 99% zebranego tego peronu. No i tak, prace murowe na poziomach. Minus 1 to jest 96%, na minus 2 to jest 85%, a na minus 3 to jest 20%, czyli ewidentnie widzimy, że tam na peronie No wiecie, im schodzi się niżej, tym później prace zaczynają się rozpoczynać w tych miejscach, także to jest dosyć oczywiste. No i na dole przejeżdżały te tarcze, a one po prostu nie mogły... Żadne prace nie mogły być dobrane podczas momentu, kiedy tarcze były na stacji. No i tak, tynkowanie na przykład ścian na poziomie minus 1 to jest 75%, a na minus 2 to jest 30%. Z kolei malowanie ścian na poziomie minus 1 to jest 55%. No i znowu montaż drzwi. Nie mogę sobie pozwolić, aby to znowu przegapić, to jest 27%. No i jeszcze tynk akustyczny, czyli dzięki czemu nie będziemy słyszeć, jak tam tutaj dubni próbujemy zrobić obiadek na zaciszu w swoim domku, a to nam dubni, bo jedzie metro. No tak nie będzie na szczęście, bo jest tynk akustyczny i na poziomie minus 1 jest już zebrane 85% z niego, a na poziomie minus 2 to jest aż 90%. Także tutaj naprawdę to dosyć im idzie nieźle. Nie będę wam tutaj mówić ciekawostek co do pomieszczeń 200 i 202, bo tutaj jakichś specjalnych, ciekawych, które bym mógł wam teraz powiedzieć, to tutaj nie znalazłem takich stricte. Także tak mniej więcej wygląda stacja C19 zaciszę. Widzimy, że tutaj najważniejsze wizualne dla mieszkańca, jakie są zmiany, to jest to, iż powoli zaczyna być odtwarzana tutaj ulica w jednym miejscu, ale to chyba tyle z najważniejszych zmian. Jak się nie patrzy na dół, bo na dole to wiecie, to cały czas coś tam się dzieje. Na dole gdybyśmy mieli zdjęcia na dole, tak wiecie, to tak chodzić na przykład co dwa tygodnie, jak ja nagrywam zachodnią, to tam co dwa tygodnie byłoby zupełnie co innego, jak na zachodniej. No ale wiemy jak to jest, zachodnia to jest wielki obszar otwarty, nad którym każdy sobie może polecieć dronem, który ma przepisy i pozwolenia. No a tutaj to tak nie jest łatwo wyjść na dół, bo nie wyleci się sobie dronem z góry, to nie? Tak jak na zachodniej. Dobrze, no i na koniec, jeszcze nie na koniec, bo mamy jeszcze parę obiektów. To jest najpierw wentylatornia V19, no i już na niej przychodzę w swoich tutaj kartkach. Proszę bardzo, co my tu mamy ciekawego? Montaż tras kablowych, o, nie ma procentów, no cóż. Coś tu nie wyszło. Murowanie ścian to jest 82%, tynkowanie ścian to jest 55%. Taki ciekawostek, płyta górna to jest 95% zrobiona, czyli tam jeszcze jakiś mały fragmencik został, pewnie ten otwór, przez który możemy coś popatrzeć jeszcze, ale się widać, że on jest już powoli znika i tylko budynek zostaje, trochę szkoda, bo nie będzie można już popatrzeć na dół. Także tak to wygląda, no i mniej więcej, o, zasypka płyty górnej to jest 70%. Także tak to wygląda. No i łącznik, o którym też mówiłem, to jest V19, tutaj, czyli ta wentylatornia pomiędzy tunelami, to jest już zrobione w 100%, czyli właściwie to już można przechodzić pomiędzy jednym a drugim tunelem ewakuacyjnie, jak coś można. Także tak to wygląda i dochodzimy do ostatniego obiektu, który wam powiem, że najbardziej mnie zdziwił, bo on też jest najciekawiej opisany tutaj w informacjach, które mam, czyli komora demontażowa KD18 obok stacji Trocka. Czemu mnie najbardziej zdziwił? Ponieważ tutaj prace torowe, o których będę mówić na sam koniec odcinka, ale że wam wspomnę, wyglądają następująco. Prace torowe na komorze demontażowej 18, czyli tutaj zostały zbędne już w 100%. I faktycznie możecie teraz je zobaczyć. Tory już są i tam jak widzicie też jest rozjazd, bo stacja Trocka to będzie chyba jedyna stacja na nowym odcinku, gdzie będzie można zjechać z trzech torów do nowej części kolejnej.
Tam po prostu z jednego toru odstawczego został przepuszczony taki tor. W teorii będzie można zrobić pit stop na torze, na peronie technologicznym, czyli zabrać nowego motorniczego i pojechać dalej w trasę z pasażerami w teorii. W praktyce to się nigdy nie wydarzy, ale jest taka możliwość w teorii, jakby ktoś chciał. Dobrze, no ale przejdźmy sobie do tego, do bardziej informacji, co tu się dzieje. No to tak, nie będę mówić o robotach murowych na poziomach, bo są zrobione w 100%. Prace tynkarskie też są w 100%. Malowanie ścian tutaj jest trochę inaczej, bo na poziomie minus 2 to jest 10%. Tynkowanie ścian na poziomie minus 1 to jest 100%. Także tak to mniej więcej wygląda. Zasypki nie ma, bo jeszcze nie ma po prostu górnej części dobranej w zasypie. No i tak to mniej więcej wygląda, jak widzicie z góry. Są układane tory, są w większości teraz te wszystkie podkłady przewożone w odpowiednie miejsca do tunelów, o których właśnie teraz wam powiem. A mianowicie tunele. No i na początek łączniki tunelowe. Właściwie są zebrane wszystkie. Co do konstrukcji tras kablowych, to mniej więcej poszczególnie od tunelów wahają się na poziomie 70% do 90% mniej więcej. Także tutaj jest to dosyć całkiem nieźle idzie. W wszystkich tunelach, jeszcze póki co z tego co widzę, trwa uszczelnianie ich, aby później nic nie przeciekało. Tak jakbyśmy się bali, wiecie, tam jak się jedzie na linii, się na odcinku centralnym pod Wisłą, to gdzieś tam będzie kapać. Nie będzie kapać. Tak to wygląda. Co do bankietów, to w dużym skrócie, jak widzę, co do wszystkich tunelów, powiem wam w dużym skrócie, wykonanie bankietu dolnego, czyli tam, gdzie faktycznie jest układane nasze teraz sterowisko, to w zależności od tunelu, to jest to zrobione w procentach od 89% do 94% na porywach, bardziej by powiedział, że po prostu są prawie wszystkie skończone. A co do wykonania bankietów bocznych, czyli tam, gdzie faktycznie w teorii obsługa będzie mogła sobie później pójść, to jest to zebrane na poziomie wszystko ponad 90. Od 91 do 93%, także dosyć to jest całkiem nieźle zrobione. No i przechodząc do torowiska, trochę się zapędziłem jednak z tym torowiskiem na komorze. Już tu widzę, że to jest zebrane około 60%, a po prostu jest, pomyliłem tutaj miejsca, to jest podbudowa betonowa na stacji, to jest na kadrę 18, to jest 100% już zrobiona po prostu. Mi się rzuciło bardziej w oczy. A co do wykonania płyty torowej, no to tu jest w zależności od różnych, są tak duże rozjazdy. Zbrojenie to jest od 10 do 90% mniej więcej, w zależności od miejsca i od tunelu i od stacji i tak dalej. Natomiast na co do betonu, tutaj już faktycznie wylanego, to jest od niecałych 5% do już nawet 83,5%. Ciekawe te 0,5%, jak oni to w ogóle mierzą. Jestem bardzo ciekawy, jak te wszystkie statystyki, które wam dzisiaj mówiłem, są faktycznie robione, wymierzane i tak dalej. No i to jest tyle mniej więcej, jak wygląda sytuacja na tym odcinku metra. Znowu widzę, że ten odcinek wyszedł trochę dłuższy, nie wiem kiedy zostanie zmontowany, w sensie jego włączę do renderowania za chwilę. Ale sądzę, że go puszczę na szybsze renderowanie w gorszej jakości, bo jeszcze za parę dni zobaczycie te same stacje, tylko w lepszej jakości, czyli w 4K wam puszczę i będziecie mogli je sobie poglądać z powietrza. Jakoś mniej więcej codziennie, do końca miesiąca będzie raz zachodnia, a raz metro na Brudnie i Zaciszu. Będziecie mogli sobie poglądać wszystkie stacje bez mojego gadania. Także tak to mniej więcej wygląda i może już nawet w nowej odsłonie, jak w końcu mi się udają zrobić. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów i obejrzeć te oglądanie stacji bez gadania, tylko ze zdjęciami z góry i nie tylko, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film jutro, jak będzie dobrze jutro, to będzie zachodnia, na którą długo czekacie, ale będzie trochę inna, bo zachodnia będzie podzielona na dwa odcinki. Jeden jutro, w którym faktycznie wam pokażę z powietrza, jak wygląda, i pokażę wam torowisko, na które najbardziej czekacie. Torowisko zachodnie, do Warszawa, Aleje Jerozolimskie. A drugi odcinek pojawi się pod koniec, znaczy już w nowym miesiącu, czyli tam drugi czy trzeci, ewentualnie czwarty października. I wtedy zobaczycie zachodnią, ale może nawet z poziomu minus 1. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!